Witam. Czy wiecie, że tarcza 125x1 jest najczęściej wybieraną tarczą do ślifierek kątowych? Przy tak dynamicznie rozwijającym się rynku elektronarzędzi i coraz większym wymaganiom firma RODUS postanawia wyprodukować najcieńszą tarczę na świecie o grubości 0,6 mm. Czym ona się wyróżnia? Praca tą tarczą pozwoliła osiągnąć chłodniejsze cięcie. Dzięki temu zredukowano powstawanie niebieskich przebarwień do minimum, ograniczono powstawanie zadziorów, a cicha praca i praktycznie niewymagające nacisku cięcie będzie dużym ułatwieniem podczas wykonywania zadań. Technologia HydroProtect, która została użyta w tarczy, chroni ją przed wilgocią, spowalniając proces starzenia i utrzymuje praktycznie tę samą wydajność. Podczas kilkumiesięcznego składowania. Jest to bardzo ważna informacja dla firm, gdzie na obiektach lub magazynach występuje wilgoć. Podsumowując, wykonywanie cięć, gdzie najważniejsza jest precyzja, szybkość i wykonywanie zadania praktycznie bez poprawek, tarcza o grubości 0,6 mm będzie dobrym wyborem. Możliwość cięcia nawet ekstremalnie twardych materiałów takie jak stale sprężynowe i wiele innych będzie dużym atutem tarczy. Także pamiętajmy o odpowiednim doborze tarczy i dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków PPN.